Dzień dobry. Jak widać, ktoś tutaj za mnie sprząta po śniadaniu dla dzieci. Więc niech szybko posprząta. Prawda? Ale zanim zabierzemy się za śniadanie, to idziemy po świeży szpinak. Idziesz, Junior? Wezmę trochę szpinaku oraz jarmużu i muszę wysiać więcej szpinaków ten weekend, ponieważ ten jest jeszcze jesienny. Niech sobie rośnie już nowy. A ja zabieram się za robienie śniadania dla nas i pomyślałam sobie, że dzisiaj zrobimy frittatę. Od czego zaczynam? Oczywiście od posiekania cebuli. Ponieważ to będzie porcja tylko na nas dwoje, to biorę pół takiej dużej cebuli, którą zaraz zeszklę na patelni. Na patelni biorę trochę masła klarowanego. I jak już masło się roztopi, to dodaję cebulę. Do tego odrobina soli. I nie chcę, żeby ta cebula się skarmelizowała, tylko tak delikatnie zeszkliła, ponieważ lubię czuć tą cebulę. Wyjemy teraz szpinak, jarmuż. Z jarmużu obrywałam te łodygi, one po prostu mogą być zbyt twarde, więc wolałam, żeby nic tam nie zgrzytało w zębach i dodajemy wszystko na patelnię. Skoro mamy szpinak, to jeszcze dodam ząbek czosnku. Wbijam sobie jajka do miski. Pięć jajek by nam starczy. Doprawiam i te jajka mieszam dopiero tuż przed podaniem, ale też nie zbyt mocno, bo one wtedy po prostu zrobią się twarde. Dobrze to już wygląda dobrze i też nie chcemy, żeby ten szpinak nam się za mocno zrobił, tylko tak delikatnie zmiękł. I jeszcze nastawię szybciutko piekarnik na 180 stopni, żeby się rozgrzał.
Do tych jajek można dodać jeszcze trochę kremówki albo trochę mleka, żeby ona była bardziej puszysta i tak naprawdę do frytaty można dodawać co się chce. Czy może jakąś szynkę? Ja zobaczę jeszcze, czy mam jakąś szynkę. Ja dodam sobie jeszcze trochę szynki, ponieważ mój mąż lubi. Ale nie trzeba, może być ona wegetariańska. Idealne byłyby pomidorki koktajlowe, ale ja niestety nie mam, więc wezmę sobie zwykły pomidor i go pokroję. Znaczy, no dobra, nie taki zwykły, widzę, że taki malinowy mamy fajny. Bardzo lubię pomidory w frytacie, natomiast można dodać również suszone. Ale ja tutaj sobie pokroję w kosteczkę. Taką większą. I na koniec dodam jeszcze pokruszoną fetę. I na koniec wkładam swoją frittatę na tak 10-12 minut do piekarnika na 180 stopni. Przed włożeniem fety do lodówki dochowam ją do takiego pojemnika, żeby mi nie wysychała. I tak oto, i w taki oto sposób przechowuję w lodówce. I żeby było przyjemniej, to ucięłam kilka tulipanków z ogrodu i postawię na stole. I nasza frittata jest gotowa. Odrobina świeżego szczypiorku z ogrodu i voilà! I jeszcze oczywiście można przyprawić świeżo mielonym pieprzem i solą, ale to sprawdzimy jak smak. Frittata wyszła przepyszna. Ja teraz jestem w garderobie i muszę się szykować, bo muszę jechać do miasta, pozałatwiać parę spraw i muszę pojechać do lekarza. Więc generalnie no nic. W każdym razie frittata naprawdę godna polecenia, więc warto ją odtworzyć. I tak jak powiedziałam, możecie dodawać dokładnie co tylko Wam się widzi. Można na przykład dodać pieczarek, zrobić frittatę pieczarkową. Można zamiast szpinaku dodać jarmuż. No ale to jarmuż, ja dodałam szpinak z jarmużem. Widziałam też, że jeszcze dodają Swiss chard, czyli to jest... Widziałam, że jeszcze dodają boćwinę na przykład, jeżeli chodzi o zieleninę. Także pomysłów jest wiele. W każdym razie ta forma właśnie, jeżeli to wszystko zapieczecie na te 10-15 minut, bo to wszystko zależy od tego, ile tych jajek dodacie, sprawia, że ona po prostu jest taka pulchniutka, mięciutka i naprawdę ekstra. Także ja teraz się ubieram i uciekam do miasta. Całe szczęście jest piękne słoneczko, trochę chłodno, ale ma być trochę cieplej. I wskoczyłam w swój sweterek od Mormua i powiem szczerze, te sweterki po prostu uwielbiam. Ten jeden towarzyszył mi przez cały wyjazd i dzięki niemu po prostu nie zmarzłam. Natomiast dzisiaj wybrałam tą wersję toffee i w związku z tym, że to jest winek, to pomyślałam sobie, że albo dodam właśnie tutaj łańcuszek i to jest ten mój łańcuszek od Sadwy, krótki, ale dodałam jeszcze swój złoty medalik albo może apaszkę jeszcze założymy. Nie, ten łańcuszek super wygląda. Także nie kombinuję, ubieram się prosto, klasycznie i do tego marynarka beżowa albo pomarańczowa, taki jest plan. Chyba jednak na marynarkę jest zbyt chłodno, także sięgnęłam po swój płaszczyk Barbery. Jakaś szminka, bo te usta mam blade. Coraz bardziej, powiem szczerze, zastanawiam się nad tym, czy nie zrobić sobie delikatnego makijażu permanentnego na usta. Takiego, wiecie, tylko dyskretnego. Coraz bardziej się nad tym zastanawiam. W porządku.
I jeszcze perfumy. I dzisiejsze perfumy to oczywiście mój nowy zakup od Bamford White Meadow. Te perfumy są po prostu obłędne. I tak wygląda moja gotowa stylizacja dnia. Nic ekstrawaganckiego, klasyka, czyli to, co lubię najbardziej. I szybciutko omówię Wam, co mam na sobie. Sweterek to jest Mormua, najnowsza kolekcja. Jeansy to jest Massimo Dutti. Buty, baleriny to jest Ralph Lauren. Płaszczyk Barbery oraz apaszka Witchen. Natomiast biżuteria, kolczyki i łańcuszek pochodzi od Sadwy. Perfumy Bamford, torebka na dole, szoperka Ralpha Laurena. Już nie szłam tutaj po nią do góry, żeby Wam pokazać, ale ona jest w tym samym kolorze co buty. Lubię po prostu dopasowywać buty do torebki i tak też zawsze robię. Także ona jest wygodna. Obecnie cały czas w niej chodzę. Nie mam ochoty zmieniać torebek. Po prostu jest bardzo praktyczna. Także słuchajcie, biorę oczywiście ze sobą okulary przeciwsłoneczne, bo jest piękne słońce, całe szczęście, robię kawę na wynos i jadę, ponieważ dzisiaj bardzo, bardzo zabiegany dzień. Także... Dzień dobry, witajcie. Ja właśnie widzieliście, pracuję sukienkę, ale powiem szczerze, totalnie nie mam pomysłu, co na siebie włożyć, ponieważ za chwilę wybieramy się na wystawę malarstwa Lucasa Lucaprio, mojego znajomego, którego mogliście już widzieć i poznać w moich vlogach. I premierę będą miały płytki właśnie, które powstały przy współpracy firmy Bocaro oraz Lucasa Lucaprio. Także jak wiecie, jedną z moich pasji oprócz mody i ogrodnictwa są wnętrza. Więc jestem bardzo ciekawa, co takiego powstało z tej współpracy. Niestety nie mam pomysłu na to, co dla siebie założyć, więc trochę jestem w pośpiechu. Przygotuję, odświeżę troszeczkę tylko make-up, ponieważ cały dzień jestem w biegu. I pokręcę chyba może delikatnie włosy i za chwilkę pokażę Wam, na co się zdecydowałam. Powiem szczerze, nie jestem przekonana co do tej sukienki i nie wiem, czy ostatecznie w niej wyjdę, także wiecie, jak to jest. Człowiek się spieszy, szykuje, a potem na ostatnią chwilę jeszcze zmienia zdanie. Przynajmniej ja tak mam. Niestety, tak jak wspomniałam, mam niewiele czasu. Makijaż taki ledwo, ale nie będę nic zmazywała, tylko delikatnie się przypudruję. Więc tak jak wiecie, uwielbiam wnętrza. Natomiast nie jestem teraz na etapie poszukiwania płytek, ale naprawdę jestem bardzo ciekawa, co takiego powstało przy tak ciekawej współpracy. I powiem szczerze, też nie wiem do końca, czego się spodziewać. Czy to będzie właśnie wystawa malarstwa, czy to będzie wernisaż, czy to będą tylko płytki. Więc jestem bardzo ciekawa takiej współpracy. Wcześniej o takiej współpracy nie słyszałam. Natomiast jeżeli nie znacie prac Łukasza, to koniecznie zostawię Wam jego Instagram. Zajrzyjcie, obejrzyjcie. Ja cały czas czekam na swój obraz, ponieważ zamówiłam jeden u Łukasza. Będzie on taki bardziej spersonalizowany, więc jak tylko dojdzie do skutku moja realizacja, moje zamówienie, to oczywiście Wam pokażę. Natomiast na chwilę obecną jeszcze nie mam żadnych prac Łukasza u siebie, ale naprawdę jest to bardzo dobrze zapowiadający się artysta, więc myślę, że to jest chyba odpowiedni moment na to, żeby właśnie teraz nabyć jedno z jego dzieł, gdyż, bo kto wie, czy za kilka lat na przykład one nie będą trudniej osiągalne i nie będą kosztowały dużo więcej aniżeli teraz, także to tak tylko moje skromne zdanie. Oczywiście my z Łukaszem poznaliśmy się jakoś kilka lat temu na jednej z imprez i tak jakoś zostało, polubiliśmy się i oczywiście wspieram jego twórczość i jest to naprawdę bardzo fajna osoba. Także jeżeli nie śledzicie na Instagramie, to polecam serdecznie również jego konto. Pokazują tam swoje prace, ale również wyjeżdża często w ciekawe miejsca, relacje z podróży, znane i ciekawe osoby, także koniecznie odwiedźcie jego Instagram, jeżeli jesteście użytkownikami Instagrama. Także słuchajcie, ja chyba nie będę tutaj za dużo kombinowała, nie chcę też się za dużo tego makijażu nałożyć, tylko troszkę. Włosy dzisiaj mi się totalnie nie układają, więc sięgnę po lukówkę i ja szybciutko tylko poprawię. Uuu.
Oczywiście mój niezawodny Iron Guard. Bez niego to ani rusz ostatnio, słuchajcie, naprawdę. Uważam, że jest to jeden z moich hitów, który pomaga utrzymać mi moje loki w ryzach. Szybko tylko podkręcę parę pasemek, bo ja jak zwykle jestem w niedoczasie, ale dzisiejszy dzień miałam taki zwariowany, także fajnie będzie się wyrwać, porozmawiać z ciekawymi ludźmi. Szykuję jeszcze mały upominek i gratulacje, więc chwyciłam po kartkę od Merrily Susan w takiej niebieskiej kopercie. I tutaj w taką skrzyneczkę zapakowaliśmy whisky. Do tego dorzucę jeszcze spersonalizowaną kartkę z życzeniami i gratulacjami i zabieramy ze sobą. W porządku, upominek gotowy. Włosy mi się średnio układają, więc sięgnęłam po ten klips, ale jakoś nie jestem do niego przekonana. I mam tutaj nową szminkę, która myślałam, że będzie fajna, słuchajcie. Nie wiem za bardzo, co o niej sądzić. Dzisiaj ją pierwszy raz wypróbowałam i wydawało mi się, że jest zbyt mocna. Jest to Inglot Kiss Catcher i to jest odcień, już wam mówię, Call Me Babe 907. Tak, wydawała się, no wiecie, nie przymierzałam jej w drogerii. Wydawała mi się ok, natomiast jak ją nałożyłam, to mam wrażenie, że jest zbyt różowa. W każdym świetle wygląda inaczej. Także powiem wam szczerze, że chyba na to po prostu nałożę tą Charlotte Tilbury. I tu jest Super Cindy i tutaj też mi coś nie do końca, słuchajcie. Ciężko mi trafić ostatnio z pomadką, żeby to był taki odcień, jaki lubię. No nic. Na rzęsach chyba już tuszu nic nie mam, słuchajcie, ale tak to jest, kiedy nie ma się czasu na zrobienie świeżego makijażu, tylko poprawia się coś z rana. Okej, lokówkę wyłączę. No nic, albo zostanę tak, słuchajcie, bo czasu brak. Spięłabym może jakoś te włosy. Generalnie tak to jest z imprezami, jeżeli one są w środku tygodnia, a nie w weekend, to po prostu człowiek tak myślę, że ciężko znaleźć czas, żeby to wszystko jakoś ze sobą ogarnąć. W porządku, już się nie przebieram. Zostałam w tej sukience, chociaż nie do końca to czuję. Ale tak zostaje. Te baleriny Chanel myślę, że chyba nie pasują. Wezmę swoje buty Vivaya. Będą chyba lepsze te z czubkiem. W porządku, nie mam zbytnio czasu, żeby myśleć nad strojem, więc zostaję w tej sukience, chociaż nie jestem do niej przekonana. Perfumy, dalej obsesja na punkcie Wild Meadow od Bamford. Te perfumy są boskie. Kolczyki zestawiłam, to jest Sadwa, łańcuszek zdjęłam, zegarek zdjęłam, bo on taki mi się wydaje, że jest bardziej sportowy, nie pasuje. Sięgam po swój czarny płaszcz. Chętnie bym go zarzuciła na ramiona, ale jest zbyt zimno. Myślałam nad marynarką, ale wiecie co, biorę płaszcz. I do tego moja torebka od YSL. I tak oto wygląda moja stylizacja na dzisiejszy wieczór.
I dzień dobry, witajcie. Wyszło piękne słoneczko, więc trzymam kciuki za to, żeby majówka była równie słoneczna i udana. Ja powiem szczerze, że przygotowuję się do tego momentu chyba od zeszłego roku, no, od zimy. Więc oby ta pogoda już w końcu pozwoliła nam na pracę w ogrodzie. Mamy plan, żeby w majówkę naprawdę ostro podziałać, więc ja sobie przygotowałam tutaj swój notatnik i będę... Co, kochanie? Moje maleństwo, tutaj kuku się stało w łapkę, więc Niuniu tak chodzi. Kuleje troszeczkę, tak? Przyszedłeś do pańci? Przyszedł tutaj. Będziemy planować kwiatki, tak? Będziemy rozplanowywać, gdzie co wysiać. Natomiast wczorajszy wieczór się naprawdę udał, pogoda dopisała. Wbrew pozorom, było się tak chłodno, w sumie ani to nie było zimno, ani to nie było ciepło. Natomiast najważniejsze, że nie padało. Także tutaj mam jakieś katalogi otrzymałam, więc szybko sobie obejrzę. Bardzo fajny wieczór, piękne obrazy. Mój ulubiony to był hortensje. Och, cudowny ten obraz, tylko po prostu one są wszystkie w większym formacie. Niuniu, połóż się. Połóż się, rybka. One są po prostu wszystkie w wielkim formacie, więc tak naprawdę dla mnie są troszeczkę za duże, ale jeżeli szukacie na przykład takiego obrazu na przykład nad łóżkiem. Ja widzę to w ten sposób, że jest duża ściana i wtedy tylko taki jeden wielki obraz. Cudowny. Także te hortensje po prostu były przepiękne. Również drugim moim faworytem był ten koń na płótnie, taki szkic. On tam troszeczkę bieli miał. Cudowne. Takie te obrazy oczywiście można nabyć, chociaż nie wiem, co zostało sprzedane, a co jest jeszcze dostępne, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam Was do tego, żeby po prostu skontaktować się bezpośrednio z Łukaszem na profilu Lucas Lucaprio. Tak jak powiedziałam Wam, zostawię Wam odnośnik w opisie filmu poniżej. Natomiast powiem Wam szczerze, że tak jak przeglądałam te wszystkie płytki, widziałam również taką przepiękną mozaikę kwiatową. Też mi się zachciało po prostu na nowo urządzać dom. Bo powiem szczerze, minęło 10 lat, odkąd ja tutaj urządzałam te wnętrza. A nie ukrywam, że jest to jedna z przyjemniejszych rzeczy. Wiem, skupiliśmy się teraz na ogrodzie, natomiast powiem szczerze, jednak po tych 10 latach człowiek by chciał trochę sobie coś tam na nowo podekorować. U nas niestety wiąże się to wszystko z tym, że ja mam parę pomysłów na to, jak przebudować i rozbudować nasz dom. Natomiast wiele tych planów schodzi po prostu na dalszy plan, bo wchodzi coś innego, bo no wiecie, różne sprawy po prostu się dzieją po drodze, także niestety nie będę w najbliższym czasie wybierała żadnych płytek, ale katalogi zawsze są bardzo inspirujące. Cały czas mam w głowie, żeby taki mniejszy projekt zrobić, to jest projekt dolnej łazienki i nad tym się cały czas zastanawiam, ale jakoś sobie jeszcze to odpuściłam. Co ja tutaj mam? Natomiast przeglądam różne inspiracje, mam pomysł, bo powiem Wam szczerze, że tą dolną łazienkę jestem z niej zadowolona, ponieważ ja wybrałam płytki marmuropodobne i to były również właśnie płytki z kolekcji Tubondzin, by Maciej Zień i wszystko byłoby super, natomiast czego bym teraz nie robiła, ja tam wstawiłam prysznic, ponieważ wtedy uważałam, że jak będę miała dzieci, więcej dzieci i pamiętam, że jak ja byłam nastolatką, że zawsze się z bratem kłóciliśmy o prysznic. Kto będzie prysznic brał? I dlatego stwierdziłam, że na dole dam również prysznic, ponieważ jak dzieci będą się kąpać, nikt nie będzie się kłócił o łazienkę. Natomiast ta łazienka jest za mała, ten prysznic absolutnie jest tam niepotrzebny i teraz chętnie bym go zlikwidowała i zrobiła, w sumie nie zmieniałabym wiele, słuchajcie, te płytki bym zostawiła, te same co są, dodałabym tylko tapety na ściany, zmieniła lustro, szafeczkę, naprawdę niewiele zmian. Natomiast w związku z tym, że tam jest prysznic, to wiąże się z tym, że trzeba te wszystkie płytki zedrzeć i do nowa położyć, więc tak nie spieszy mi się z tym tematem, ale powiem szczerze, bardzo chętnie bym przerobiła tą dolną łazienkę. Oj, tak. Także takie katalogi, słuchajcie, to ja uwielbiam, ponieważ lubię się inspirować, lubię oglądać wszystko, co związane z wnętrzami. Oto fajne. Wow, zobaczcie, jaka piękna mozaika, piękna! Tinta powstała z fascynacji śródziemnomorską stylistyką. Och, cudne płytki w stylu handmade. Cudne te płytki są, wow. Także tutaj sobie przejrzymy. A to co, ja mam trzy katalogi takie same? Czekajcie, to chyba jest coś innego. Tubondzin. O, jest jeszcze Zień Tubondzin. Co on jeszcze robi? Słuchajcie, 10 lat temu to było. I pewnie dalej są jeszcze moje płytki.
Także uważam, że kolekcja była bardzo trafiona. Bardzo mi się podobają te płytki, które mam na podłodze w łazience górnej. W prysznicu też sobie jakoś tak wymyśliłam mozaikę zienia, dodałam czarną ramkę. Generalnie jestem zadowolona z nich, więc tutaj górnej łazienki bym nie zmieniała, natomiast dolną, mówię, wywaliłabym ten prysznic. Fajne, fajne, słuchajcie. Także gdybym mogła jeszcze raz urządzać swoje wnętrza, to sprawiłoby mi to ogromną radość. Natomiast na chwilę obecną nie planuję. Notesik, tu bądzin. To jest jedna torba, a druga torba to mamy Cerat i Lamania Home. To chyba też jakiś kalendarz. Notatnik. Świeczka Bokaro i Lucas Caprio. I cukierki. Natomiast zainspirowana, i w sumie mogłabym tak powiedzieć, że jestem zainspirowana tym, co zobaczyłam, i dlatego też postanowiłam u siebie w łazience coś zmienić, a mianowicie dodać obraz. Natomiast ja to zrobiłam, słuchajcie, kilka tygodni temu, nie wiedząc o tym, że będę szła na ten event. Kolejny wernisaż szykuje się w Poznaniu już niebawem i my mieliśmy się na niego wybrać wraz z mężem, ale no niestety plany nam się zmieniły i nie możemy pojawić się na tej imprezie, ale chciałam wam pokazać w łazience, ponieważ tutaj, nie wiem czy kojarzycie, ja mam tutaj taką półeczkę, szafeczkę, tam mam paprotkę i na tej szafce zawsze leżał, stał obrazek, który kupiłam w TK Maxie kilka lat temu i cały czas ja planowałam go tutaj powiesić właśnie w łazience, bo tak mi się kojarzy w tematyce takiej łazienkowej. Teraz może nie wiem, czy bym go kupiła, ale tak jak powiedziałam, on naprawdę sporo czasu. No i tak ostatnio stwierdziłam do męża, mówię, weź choć tutaj go powiesimy. I mój mąż idzie z wiertarą, wiecie, tutaj wierci. Ja mówię, nie, żadnego wiercenia, ja nie chcę tutaj mieć nic na stałe, więc kupiłam tylko takie przyklejane haczyki. I stwierdziłam, że jeżeli mi to się nie będzie podobało, to po prostu nie będę miała dziury na ścianę, nie trzeba będzie tego na nowo zamalowywać i tak dalej. Więc szybko wam pokażę, jak to wszystko tutaj w łazience wygląda. I voilà, tak oto wygląda moja górna łazienka. Wybaczcie, tutaj nic nie stylizowałam, tutaj jakieś kartki, rzeczy moich dzieciaków na wannie się znajdują, ale chciałam wam pokazać właśnie tutaj ten obrazek, który postanowiłam powiesić i też uważam, że obrazy w łazience ocieplają te wnętrza, także taki mały akcent, nawiązanie do wczorajszego eventu u mnie również się znalazł. Także ja ten obrazek kupiłam w TK Maxie, powiesiłam tylko na takich przyklejanych haczykach, chyba komand, to są chyba tak, komand, takie haczyki, no i póki co wisi, od kilku tygodni nie spadł, także na podłodze mam tutaj płytki. Nie pamiętam, jaka to była nazwa, jaka firma, natomiast tutaj to chyba była właśnie ta mozaika od zienia. I postanowiłam dodać osobno, słuchajcie, to w ogóle nie były w komplecie, kupiłam takie czarne właśnie płytki, które wokół zrobiły taką ramkę. Także generalnie jestem z tego prysznica zadowolona i z całej w ogóle, z całego projektu łazienki. Nie mogę tutaj zamknąć drzwi, bo Junior powędrował za mną i oczywiście śledzi mój każdy krok, natomiast tak wygląda moja górna łazienka, jak kiedyś robiłam room tour i powiem wam szczerze, że po tych 10 latach w sumie nic bym tutaj nie zmieniała, jestem z tego zadowolona. Wybrałam białe płytki, zmieniłam tylko lustro tutaj, ponieważ wcześniej miałam lustro na całą ścianę oraz z tym bokiem i to ten bok tutaj to kiepsko wyglądało, więc zmieniłam tylko to, a wszystko inne, słuchajcie, jest sprzed 10 lat i póki co jestem cały czas zadowolona z tego designu i nic bym tutaj nie zmieniała. Jeżeli chcecie obejrzeć mój film o łazience, to zostawię wam go w opisie pod filmem, ponieważ był on nagrywany kilka lat temu, ale tutaj mówię, dużo się nie zmieniło, także zapraszam, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, a na przykład urządzacie łazienkę i chcielibyście poznać kilka takich ciekawych rozwiązań, zwłaszcza właśnie w łazience, która jest usytuowana na poddaszu, gdzie są skosy, jak to wszystko ogarnąć. Myślę, że tutaj nam wszystko fajnie wyszło.